Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bielskiego? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że absolutorium Zarządowi Powiatu Bielskiego, Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za rok 2019 zostało przyjęte jednomyślnie. Gratulujemy. Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i jednocześnie absolutorium Zarządowi Powiatu. Proszę Państwa, jest to dla zarządu ogromne wyróżnienie. Czujemy się docenieni, że radni zauważyli naszą ciężką pracę, bo rok 2019 był rokiem niewątpliwie wytężonej pracy. To było bardzo wiele zadań inwestycyjnych, które były prowadzone i w trakcie 2019, niektóre są jakby w dalszym ciągu realizowane w roku 2020. Także bardzo się cieszymy, że radni dostrzegli tą pracę zarządu i jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi powiatu. Powiat Bielski wspólnie z samorządami realizuje wiele inwestycji drogowych. Tych inwestycji w roku 2019, jakie 20 było, jest sporo, a 19 jakie najważniejsze? Ja, proszę Państwa, podczas swojego wystąpienia mówiłem o kwotach. Inwestycje w roku 2019 to jest kwota blisko 40 milionów złotych. Jest to bardzo duża kwota jak na możliwości finansowe Powiatu Bielskiego. Powstało wiele nowych odcinków drogowych, choćby największa w historii powiatu inwestycja, droga od granic miasta Biała Podlaska do Rokitna. Piękna inwestycja, ponad 14 milionów złotych. I takich inwestycji, może nie tak dużych jak ta, ale na terenie powiatu prowadzonych jest bardzo wiele. W tym roku również przygotowaliśmy kilka ciekawych projektów. Wystąpiliśmy już z wnioskami właśnie do pana wojewody o dofinansowanie w ramach programu dróg samorządowych kilka właśnie inwestycji drogowych. Przecież lada dzień będziemy również uruchamiać dużą inwestycję, nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Łuskach. Oczywiście to przesunięcie tego terminu spowodowane jest jakby obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu bielskiego, ale inwestycja jest już praktycznie zrealizowana, jest już gotowa do przyjęcia nowych pacjentów.